Tutaj wkładano rakiety nuklearne. A ten czerwony przycisk wciskano, kiedy dochodziło do pożarów na łodzi. Tylko dzięki Ovation TV możecie sami przekonać się, jak wewnątrz wygląda szwedzka łódź podwodna. Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has a state so magical. Pierwszy punkt naszej dzisiejszej wycieczki to jest górze Bryggerberget. To jest taka górka, która ma około 33 metry wysokości. Z nim z góry widać piękny krajobraz i panoramę Karlskrony. Karlskrona to jest takie miasto, które jest ulokowane głównie na wyspach. Jedna droga, która prowadzi przez ten most do centrum Karlskrony. Zaraz pójdziemy na rynek i zwiedzimy centrum Karlskrony. Co to jest, Kasia? Targ rybny. Moi drodzy, jesteśmy teraz na targu rybnym. Jesteśmy w centrum Karlskrony. Tak jak wcześniej mówiłem, Karlskrona jest ulokowana na takich 30 wysepkach. Te wyspy są ze sobą tak połączone, że nawet nie widać, jak się przechodzi z jednej wyspy na drugą. I nie będziemy mieli możliwości zmontowania tego pięknego vlogu kolejnego. Za nami mamy taką surową wysepkę skalistą. Tak kiedyś właśnie wyglądała cała Karlskrona. Właśnie tak jak ta wysepka. Typowa, minimalistyczna zabudowa skandynawska. Szwedzi lubują się w takiej architekturze. Pociąg. Jesteśmy teraz w takiej dzielnicy z takimi małymi domkami szwedzkimi. To jest najbogatsza dzielnica właśnie w Karlskronie. Same w Mużuje to mieszkają. Stars, it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love. Jest problem, zgubiliśmy się na tej ulicy. Wielki, gruby, czarny kot nam przebiegł drogę. Jesteśmy troszeczkę zaniepokojeni sytuacją. Bardzo ładnie znaleźliśmy. Dobra, idziemy, Kasia, nie ma żartów. Nie wiadomo, gdzie to iść teraz. Jesteśmy teraz w centrum Karlskrony, a za nami stoi największy drewniany kościół w całej Szwecji. Jest prowizoryczny kościół zbudowany w XVIII wieku. Mieli go przebudować jak... XVII. Kasia teraz Matsowi wrzuci 2 złote. O Jezu, czekaj, to się otwiera do tyłu. Wrzucamy dwójkę, żeby wrócić tutaj kiedyś z strony. Dobra, ciach. Jesteśmy teraz na największym rynku w całej Szwecji. On nie jest jakiś taki super imponujący, no ale w każdym razie jest największy rynek w całej Szwecji. A za nami widzimy taki duży, ładny kościół. To jest kościół akurat jakiego wyznania? Luterański, czyli odłam protestantyzmu. Do którego teraz wejdziemy i zobaczymy, jak jest w środku. Także zapraszam!
To miał być kościół. Skóra krowy. Te. Spójrzcie na to. Jaki kościół. Wow. Wszystko białe. What the hell? I można psalmy śpiewać. Karlskrona ze względu na swoje położenie i architekturę jest zapisana na światowej liście dziedzictwa UNESCO. Teraz znajdujemy się pod Muzeum Marynarki Wojennej w Karlskronie i zapraszam teraz do wnętrza właśnie tego muzeum. Także zwiedzamy dalej. Monday left me broken, Tuesday I was through with hoping, waiting for love to come around. Pod wodą jesteśmy, pod poziomem. Tak wyglądał początek nurkowania. Tutaj mamy taki wielki dzwon kasenowy. Polegało to na tym, że wchodził tutaj na dół nurek i był gwałtownie w szybkim tempie zanurzany pod wodę. I łowił sobie tutaj skarby. Teraz jeszcze wam pokażemy ostatnią atrakcję tego pięknego Muzeum Marynarki Wojennej, mianowicie U-Boty. To jest jeden taki wielki U-Bot, czyli łódź podwodna. To jest jeden taki dwuosobowy. Tak on pięknie wygląda. Ale spójrzcie na to, spójrzcie na to. Olbrzymia, wielka łódź podwodna. To był właśnie luk, w którym kiedyś znajdowała się bomba atomowa. Będziemy zobaczyć tam do środka. Ładujemy się do środka. Okej. Wchodzimy. Ale creepy. Tylko dzięki Ovation TV możecie sami przekonać się, jak wewnątrz wygląda szwedzka łódź podwodna. Tak, no, tak jak mówiłem, tutaj wkładano rakiety nuklearne. A ten czerwony przycisk wciskano, kiedy dochodziło do pożarów na łodzi. Proszę bardzo. Idziemy dalej. Ale creepy. Prawdziwa kuchnia w szwedzkim stylu. What the hell is this? Idziemy do góry. Takie kajuty właśnie tutaj mieli Szwedzcy. O! To też wyrka. Mam się ciepło tutaj, powiem ci. Idźmy dalej. Toalety. Kibelek. Poleżeć jest ok. A tu widać, że szef miał chyba tą kajutę, tak mi się wydaje. Kasia, przechodź, przechodź. Także sami widzicie, w jakich musieli warunkach żyć marynarze na łodzi podwodnej. Pod muzeum znajdują się takie trzy okręty, których właśnie teraz nie możemy zwiedzić. Są takie trzy piękne eksponaty. Jak on się nazywa ten pierwszy? To jest jakaś nazwa, Kasia? Prawo
powiedz. Bremon, tak? Pierwszy jest Bremon. Wycofany z czynnej służby i służy od 66 jako okręt szkoleniowy. To jest kolejny piękny egzemplarz, piękny stateczek. Co to jest za rodzaj statku? Kuter torpedowy lub rakietowy. Nazywa się Westerwik. Tutaj znajduje się jeszcze jeden egzemplarz. Wydaje mi się, że on jest teraz remontowany. Wszystko, co tutaj jest dookoła, to jest Morze Bałtyckie. Te wszystkie wyspy to są właśnie wyspy na Morzu Bałtyckim. Jaka jest różnica między nabrzeżem właśnie szwedzkim, a w Polsce? W Polsce mamy plażę, piasek, prosta linia brzegowa, a tutaj wszystko inaczej wygląda. Kasia, chwila prawdy. Na ile oceniasz Marine Museum? To nie będziemy oceniać w takim razie w dzisiejszym odcinku. Ile byś ocenił? 12 na 10. O Jezu. 12. 12 na 10, tak. Przebijesz. 12 na 10. Teraz się rozłączam i następna relacja będzie wprost z Kalmaru. Kalmar to jest taka piękna miejscowość. Kalmar to też jest bardzo dobry skorupiak. Jak wpiszecie sobie w Google'a Kalmar, to oczywiście ci wyskoczy nie miasto, ale wyskoczy ta ryba. Ta ryba. To jest mięczak chyba jest. A nie Kalmar to jest ryba, albo jakiś gad, nie? Czy nie? Nie, to jest coś podobne takie do śmiernicy. Taki mięczak, w którym się żywią kaczki. Rozłączam się teraz chwilowo i zapraszam do dalszego odwiedzania miasta Kalmar. Nie, musi być świechowo. Także... Miało być zdjęcie, a jest film. Miało być zdjęcie, ale jest film. A i mimo wszystko zrobimy sobie ładne te ujęcie w zwykle, nie? Dobra, to róbmy teraz zdjęcie.